Kwalifikacje dla wymagających. Uczymy się przez całe życie. W szkołach i na studiach zdobywamy tylko część wiedzy, umiejętności i kompetencji. Coraz większe znaczenie ma to, czego uczymy się poza formalną edukacją, na kursach i szkoleniach, a także dzięki doświadczeniu i praktyce w miejscu pracy. Jak jednak wiarygodnie pokazać to, czego nauczyliśmy się poza systemem szkolnym? Certyfikat ukończenia kursu może wyglądać efektownie, ale skąd pracodawca ma wiedzieć, co tak naprawdę wie i potrafi osoba pokazująca mu taki dokument? Jak zachowa się w konkretnej sytuacji zawodowej? Odpowiedź na pytanie, co konkretnie oznacza dany certyfikat, jest ważna także dla pracownika, który decyduje się zapłacić za odpowiednie szkolenie. Chce przecież wiedzieć, czego będzie się musiał nauczyć. Czy będą to rzeczy przydatne, czy też zbędne? A może takie, które już zna i umie? Jaka jest jakość przekazywanych umiejętności i wiedzy? Czy dyplom lub świadectwo będą honorowane przez pracodawcę? Ile będzie znaczył uzyskany certyfikat na rynku? Zintegrowany system kwalifikacji pomaga w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania. Znajdują się w nim kwalifikacje rynkowe, czyli potwierdzone kompetencje, które zdobywamy m.in. na kursach i szkoleniach, w miejscu pracy lub ucząc się w domu. Aby kwalifikacja znalazła się w systemie, musi zostać wpisana do zintegrowanego rejestru kwalifikacji. Rejestr obejmuje kwalifikacje pełne, czyli świadectwa i dyplomy oświaty i szkolnictwa wyższego otrzymywane po ukończeniu określonych etapów edukacji i umożliwiające dalsze kształcenie, oraz kwalifikacje cząstkowe, pozostałe z oświaty inne niż pełne, uregulowane i rynkowe. Z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do systemu mogą wystąpić ci, którzy widzą w tym konkretną korzyść. Na przykład przedstawiciele branż, organizacje społeczne lub zawodowe, firmy szkoleniowe, zrzeszenia pracodawców lub organizacje pozarządowe. Przed złożeniem wniosku o włączenie kwalifikacji należy precyzyjnie ją opisać. Najistotniejsze w opisie jest wskazanie wymaganych efektów uczenia się, a więc to, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne musi mieć osoba uzyskująca kwalifikacje. Ważnym elementem opisu jest również określenie sposobu sprawdzania wymaganych wiadomości i umiejętności, czyli walidacji. Wniosek o włączenie opisanej kwalifikacji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu zintegrowanego systemu kwalifikacji. Następnie wniosek trafia do ministra właściwego dla dziedziny, której dotyczy kwalifikacja. Minister ma 4 miesiące na to, by ten wniosek ocenić. Co w tym czasie robi? Najpierw przeprowadza konsultacje środowiskowe. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i opinie do wniosku, który jest dostępny na portalu zintegrowanego systemu kwalifikacji w sekcji ogłoszenia. Po konsultacjach minister pyta specjalistów, czy włączenie kwalifikacji do systemu jest potrzebne. Po zebraniu wszystkich opinii minister rozpatruje wniosek. Ocenia, czy wskazane efekty uczenia się odpowiadają zadaniom, które mają podejmować osoby posiadające daną kwalifikację. Czy dobrze zaplanowano walidację, a więc sposób sprawdzania, czy ktoś ma wymagane kompetencje. Minister ocenia też, czy kwalifikacja jest zgodna z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz czy nie pokrywa się z kwalifikacjami, które już są w systemie. Jeżeli ocena wypadła pomyślnie, minister powołuje zespół ekspertów, który przygotowuje rekomendację dotyczącą przypisania danej kwalifikacji poziomu polskiej ramy kwalifikacji. W polskiej ramie kwalifikacji wyodrębniono 8 poziomów kwalifikacji. Minister przesyła rekomendacje wraz z wnioskiem Radzie Interesariuszy. Jeżeli opinia Rady jest pozytywna, minister może przypisać poziom polskiej ramy kwalifikacji do danej kwalifikacji. Numer poziomu będzie umieszczony na dyplomach lub certyfikatach dla tej kwalifikacji. Na koniec minister publikuje obwieszczenie, w którym informuje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Żeby kwalifikacja mogła zacząć funkcjonować w systemie, muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Pierwszy to nadanie uprawnienia do jej certyfikowania przynajmniej jednej instytucji, która będzie wystawiać dyplomy, świadectwa lub certyfikaty potwierdzające nadanie tej kwalifikacji. Drugi warunek to wybór podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości. Jego zadaniem jest monitorowanie pracy instytucji certyfikującej i wspieranie jej w działaniach związanych z walidacją i certyfikacją kwalifikacji. Informacja o kwalifikacji rynkowej, o tym, jakie instytucje mają prawo ją certyfikować oraz kto jest podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości, umieszczana jest w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Jeśli więc w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji znajdziemy informację o kwalifikacji rynkowej, oznacza to, że jej jakość została oceniona i potwierdzona. Dyplom lub certyfikat poświadczający taką kwalifikację
jest wiarygodnym dowodem tego, co rzeczywiście wie i umie osoba, która nim dysponuje. Korzystają na tym wszyscy – pracownicy, pracodawcy, a także organizatorzy szkoleń. Bo kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje dla wymagających.